Teraz jest czas. Mikrofon jest dostępny, więc jak ktoś chce coś powiedzieć, zapytać się na biskupa albo kogoś innego, albo podzielić się jakimś swoim doświadczeniem, można podejść i mówić. Czy jest lista? Nie. Po prostu podchodzimy i to można? Ale na to mikrofon. A ja mam też? To samo. Podejść do mikrofonu, podejść. No. Przepraszam, ja w kwestii takiej. Ksiądz biskup powiedział, że ta Eucharystia, to wszystko to jest jakby pokarmem duchowym, tak? I więc mam tutaj, albo byłem niezrozumiałem, kojarzy mi się bardzo raczej z takim protestanckim bardziej spojrzeniem na to, że nie ma tam, my spożywamy autentyczne ciało, tak? Msza Święta to jest ofiara, autentyczne ciało i krew Chrystusa. Czy w tej koncepcji tych słów, tutaj mówią o pokarmie duchowym, nie mieści się jakaś odchyłka, jakaś coś, dążenie ku herezji tej protestanckiej, która mówi, że to jest tylko pamiątka. My, protestanci tak twierdzą, że nie ma tam żadnego prawdziwego ciała, żadnej prawdziwej krwi. To jest tylko pamiątka tego, co było, się wydarzyło i już tego nie ma. Czy coś źle zrozumiałem, czy po prostu było coś niedopowiedziane w tym? To jest jedna kwestia. A druga to byłaby może o formach mszy świętej, a to już byłaby inna dyskusja na inny temat. Tak tylko napomknę, że moim zdaniem pewne formy liturgii mszy świętej osiągnęły taki piękny, chyba doskonały szczyt, że błędem chyba jest, że się pewne rzeczy powyrzucało. Tylko tyle. Przepraszam, nie chcę po prostu jakichś tam niepotrzebnych sporów tu wprowadzać. Dziękuję. Myślę, że ciągle i ciągle trzeba tam powracać do tej zasady, że aby zrozumieć terminologię dotyczącą krzyża, ofiary, liturgii, mszy świętej i ofiary mszy świętej, nie będzie najszczęśliwszym pomysłem, jeżeli będziemy sięgali do tych znaczeń słów, które otaczają nas dzisiaj. My musimy wracać do tych znaczeń słów, którymi posługiwali się autorzy tekstów biblijnych. Autorzy tekstów biblijnych Nowego Testamentu byli wychowani na terminologii Starego Testamentu. Stąd takie przeciwstawienie duchowe cielestemu, które by miało oznaczać, że jak coś widać, albo można dotknąć, albo zjeść, że to nie jest duchowe, tylko to jest cielesne, to nie są specjalnie biblijne pojęcia. W znaczeniu biblijnym duch nie jest takim właśnie mglistym tworem, który może tak wyjść z ciała i fruwać obok, a potem do ciała wrócić. Nie, duch jest tym, co ożywia ciało. Jest tym, co sprawia, że ciało żyje. Stąd napój i pokarm duchowy to nie znaczy, że zamykamy oczy, odkładamy chleb i kielich, bo to nie może być cielesne, nie możemy tego widzieć, nie możemy tego połknąć, nie możemy tego dotknąć. To musi być duchowe. I spływa na nas pokarm duchowy. To nie są biblijne pojęcia i to nie jest biblijny użytek z tych słów. Podobnie, to znowu nam tu wróciło słowo pamiątka opatrzone jeszcze takim określnikiem tylko pamiątka. Myślę, że słowo pamiątka to nie jest tylko, to jest aż pamiątka. Dlaczego? Ponieważ w Starym Testamencie w zestawieniu z liturgią i z ofiarą słowo pamiątka, anamnesis, to jest w Księdze Kapłańskiej raz, dwa razy i w Księdze Liczb raz. W Starym Testamencie liturgia przypomina Bogu. Bogu. To nie jest coś, co nam przypomina minione wydarzenia, tylko Bogu przypomina minione wydarzenia. Co to może znaczyć? No oczywiście, że Pan Bóg nie zapomina, ale mówimy
antropomorficznie. To znaczy, że ile razy sprawujemy tę pamiątkę, ile razy spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, śmierć pańską głosicie. To jest znaczenie pamiątki. To Bóg wspomina na śmierć pańską, a ze śmierci pańskiej co wypływa? Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Przyjdźmy, abyśmy zostali pokropieni krwią Chrystusa. O, no to jest pamiątka. Bóg wspomina i uruchamia moc zawartą w krzyżu i w śmierci Chrystusa. To takie jest znaczenie słowa pamiątka ze Starego Testamentu. Także nie możemy odłożyć Biblii, sięgnąć po znaczenia takich słów jak pamiątka, ofiara, uczta i obracać tymi słowami, bo wtedy Pisma Świętego używamy tylko jako kolekcji kilku wersetów, a przestaliśmy używać Pisma Świętego jako domu. Czyli chrześcijanin, żeby zrozumieć te prawdy, o których mówimy, musi zamieszkać w domu Pisma Świętego. Pewnie, że Pismo Święte jest, można takiego obrazu użyć, że jest jakby kamieniołomem, z którego czerpiemy kamienie, tak? Tu sobie czerpiemy jeden kamień z napisem Abel. Pięknie. Tu sobie czerpiemy napis, czyli wersety tak? I historię Abrahama. Dobrze. Melchizedeka, Księgi Kapłańskiej, Księgi Liczb, Winnicy Dawidowej. Ale z tego trzeba zbudować dom. I my w tym domu musimy zamieszkać. Jeżeli my Pismo Święte używamy jako luźnych kamieni, pamiątka, dobrze, to nam wystarczy. To nie mamy domu, w którym mieszkamy. To myśmy użyli tego słowa tylko jako pretekstu. Tego wyrażenia zamieszkać w domu Pisma Świętego użył kiedyś papież Benedykt XVI, pisząc adhortację o Słowie Bożym. I użył tego słowa w odniesieniu do Maryi. Że po hymnie Magnificat widać, że Maryja mieszkała w domu. I ten dom to jest Pismo Święte. Czyli kategorie myślenia, sformułowania, pojęcia, skojarzenia. To wszystko jest, gdzie nie popatrzeć. To jesteśmy otoczeni Pismem Świętym i wtedy nie gubimy z oczu skojarzeń. Nie gubimy z oczu powiązań między tym wszystkim. Także czyńcie to na moją pamiątkę, nie tylko na moją pamiątkę, aż na moją pamiątkę. Pamiątka to jest więcej niż moglibyśmy się spodziewać, a nie mniej niż moglibyśmy się spodziewać. Dlatego pomyślałem sobie, że ta centralna część pierwszej modlitwy eucharystycznej najpiękniej to odda, bo tam oczywiście jest słowo pamiątka, ale jest też słowo ofiara, jest też słowo uwielbienie, jest też słowo patriarcha, jest też słowo kapłan, Melchizedek, jest też słowo ołtarz niebiański. O, to wszystko musi stworzyć dom. A chrześcijaństwo nie powstało w XVI wieku. Chrześcijaństwo powstało w I wieku. Dlatego główne inspiracje do zrozumienia chrześcijaństwa powinny płynąć z I wieku. No a z XVI, który też na pewno jest piękny i cenny, różne przyczynki, to tak. Ale nie może być tak, że główne impulsy czy główne światła do zrozumienia chrześcijaństwa płyną z XVI wieku, bo to nie byłoby bardzo roztropne. Nawet z powodu całkiem naturalistycznych. Nawet jeżeli tak przez chwilę abstrahujemy od działania Ducha Świętego, no kto lepiej rozumie teksty ewangeliczne, czy generalnie biblijne. Ktoś, kto mieszka w tym samym państwie, co Pan Jezus, co Piotr i Paweł, co Mateusz i Jan, kto mówi tym samym językiem, podlega temu samemu prawodawstwu, chodzi po tych samych drogach, jednym słowem, ktoś, kto tak jak właśnie autor Didache, czy nawet Tertulian, czy Orygenes, którzy po prostu mieszkali w tym samym państwie, to znaczy cała organizacja, cała struktura, dla nich słowo setnik. To nie było słowo z podręcznika. Oni setnika jeszcze po 200 latach spotykali na ulicy. Dla nich Syria to nie było miejsce na mapie. To było miejsce, skąd mieli wujka albo kolegę, albo byli
pracowali w Syrii. O, to kto lepiej rozumie cały Nowy Testament? No ewidentnie ci, którzy żyją jeszcze w pierwszym, drugim, trzecim wieku, w tym państwie gdzie struktury rządowe, administracyjne, wojskowe, społeczne, pracownicze, język, to wszystko jest dalej takie samo. No w XVI wieku ani struktura, ani język, ani skojarzenia, ani terytoria, no to już nie są. To już nie jest sceneria biblijna. No to tak na zdrowy rozum, komu jest łatwiej zrozumieć to, o co chodzi w Piśmie Świętym? No na pewno pierwotnemu chrześcijaństwu, więc nawet z takiego trywialnego powodu zawsze uważano, że jest coś szczególnie cennego albo nobliwego w mówieniu o pierwotnym chrześcijaństwie. I zawsze uważano, że jest coś szczególnie cennego i nobliwego w pojęciu ojcowie Kościoła. Ojcowie to miało znaczyć ci wielcy pasterze, którzy tak dość blisko są czasowo i kulturowo scenerii ewangelicznej. Dlatego też podkreśliłem dzisiaj, że pierwsza modlitwa eucharystyczna była używana w IV wieku. A IV wiek to jest czas Cesarstwa Rzymskiego. Jak w Ewangelii czytamy o cesarzu, to tą modlitwę odmawiano w państwie, gdzie dalej był cesarz. Dalej był cesarz. I tak jak cesarstwo obejmowało Judeę i Syrię za czasów Pana Jezusa, to za czasów, kiedy powstała pierwsza modlitwa eucharystyczna, dalej obejmowało. Tak strasznie dużo się nie zmieniło. Język był ten sam. To takie może trochę rozbudowane wyjaśnienie, ale chcę, żebyśmy to bardzo odczuli. Żebyśmy bardzo odczuli. No, kto lepiej rozumie Mickiewicza? My? Czy Grenlandczyk? Kto lepiej rozumie pana Tadeusza? My czy mieszkaniec, czy Eskimos z Grenlandii? No, to jest oczywiste, kto lepiej rozumie. Bo mamy ten sam język, kulturę, terytoria. No, no dużo łatwiej nam zrozumieć. Eskimos z Grenlandii coś tam zrozumie. Ale mniej zrozumie. Ja, ponieważ słyszałem nauczanie, może nie to dokładnie, ale słyszałem jakby już w tą stronę te myśli księdza biskupa we Wrocławiu, czy w archidiecezji wrocławskiej, więc trochę moje myśli poszły trochę dalej odnośnie relacji do tego, co jest przy takim założeniu, że przyjmujemy to nauczanie, przyjmujemy taki sposób patrzenia na mszę świętą i szukamy czegoś, z czym to wiązałoby się z życiem codziennym zwykłych ludzi. A chodzi mi po prostu o to, że pewnie jak inne osoby też tutaj albo byliśmy, albo jesteśmy w jakichś wspólnotach ewangelizacyjnych i wiemy też, jaka jest taka sytuacja ewangelizacyjna, że i tutaj właśnie takie po prostu mam pytanie praktyczne, jak to odnosić do życia codziennego, zwłaszcza życia przeciętnych ludzi, tak jak obecnie ono wygląda. I powiem od razu tak brutalnie, zarysowując taki obraz, może trochę właśnie przerysowany tego, w jaki sposób ludzie żyją. Najpierw ten pozytywny, że na hasło ofiara to, co jest najszlachetniejsze w ludziach, jak ja sobie myślę o swoich rodzicach, o jakichś osobach bliskich, osobach, które cenię, to wiem, że te osoby rozumieją słowo ofiara w swoim życiu, jako ofiara rodzicielstwa, jako ofiara pomocy innym ludziom, jako ofiara właśnie w rodzinie, w jakichś relacjach, często jako ofiara tego, co dawali ze swojego życia dla życia społecznego, angażując się na przykład w różne sprawy społeczne, obywatelskie.
A teraz właśnie chodzi mi o to, co jest negatywne i co według mnie niestety obecnie dominuje. Czyli, że ludzie po prostu żyją sami dla siebie, mają łatwo zaspokojone potrzeby i mówię też szczerze o swoim życiu, że tak łatwo jest czasami żyć, zwłaszcza jak nas nie spotyka nic trudnego. Dodatkowo mam jeszcze takie spojrzenie, obserwując, że to nie dotyczy tylko osób, które są zamożne, ale również osoby, które znajdują się na marginesie życia społecznego, które, na przykład osoby bezdomne, którym również byt jest zapewniony i mają pokusę całkowitego rezygnowania z takiego myślenia o tym, że oni coś z siebie mogą komukolwiek dawać. Że mogą coś dać i że powinni coś dać. Ale to dotyczy tak właśnie zarówno osób zamożnych, jak i właśnie osób gdzieś skrajnie, które wyłączyły się po prostu z tego i dla jednych, i dla drugich. I w kontaktach właśnie z ludźmi zauważam, że nie ma do czego odnieść tego, jeśli by się chciało powiedzieć, jak ksiądz biskup powiedział, że jest to istota chrześcijaństwa, ale po prostu jeśli ktoś nie choruje, jeśli ktoś nie ma jakichś problemów, jeśli ktoś nie ma problemów polegających na tym, że na przykład współczuje komuś, na przykład ze swojej rodziny, nie może mu pomóc, nie? To jeśli ten człowiek nie ma tych problemów, to nie ma tego punktu zaczepienia, żeby móc powiedzieć po prostu o ofierze Chrystusa. Więc to jest takie moje pytanie praktyczne, jak szukać, czego szukać w rozmowach z takimi osobami, w ogóle w całej działalności, często wspólnot, nie? Czy w posłudze na przykład wśród osób bezdomnych. Jak adresować słowo dobrej nowiny, które, jak wiemy, zawiera właśnie tą prawdę o ofierze Pana Jezusa. Jak je adresować, aby znajdować te punkty zaczepienia? Właśnie, myślę, że ciągle trzeba myśleć o tym, że słowa Nowego Testamentu, po tym jak już zrozumiemy ich istotę, muszą być przetłumaczone na sposób komunikatywny dla człowieka współczesnego. Trzeba też pamiętać, że sam fakt ich przetłumaczenia nie jest jakąś gwarancją skuteczności. Człowiek może przyjąć dobrą nowinę, a może jej nie przyjąć. Nawet jak się bardzo dobrze przetłumaczy sens słów. Ale tak, mówimy tu na tym spotkaniu tegorocznym więcej o ofierze. I myślę, że trzeba by jak bardziej się wczuć, w co to znaczy słowo ofiara Chrystusa. Mówi się o ofierze mszy świętej, ale też o ofierze krzyża. I to hasło może być mało komunikatywne, nie tylko dla ludzi bogatych i zamożnych. Ona jest na przykład zwykle mało komunikatywna dla muzułmanina. Muzułmanów jest prawie tyle samo, co chrześcijan i mają faktyczny kłopot na początku ze zrozumieniem, dlaczego potrzebna jest jakaś ofiara Panu Bogu. Dlaczego ktoś ma umierać za nasze grzechy? Oni są przyzwyczajeni, że miłosierdzie Boże polega raczej na machnięciu ręką na grzechy. No to jest miłosierdzie. Byłeś grzesznikiem, jesteś miłosierny, proszę bardzo, nie ma grzechów. Jakby rzeczywiście nie bardzo rozumieją, po co cały ten skomplikowany mechanizm. Przed takim problemem stanął święty Tomasz. Święty Tomasz napisał nawet specjalną książeczkę na ten temat Rationibus Fidei, jakby wchodząc, napisał na użytek tych dominikanów, którzy pracowali w Libanie albo w Izraelu i mieli kontakt z muzułmanami, czy w Hiszpanii. I tam między innymi to wyjaśniał, co chrześcijanie mają na myśli, mówiąc, że Syn Boży umarł dla naszego zbawienia, albo za nasze grzechy, albo nas odkupił. Tu trzeba ciągle uciekać przed tą pułapką,
traktowania, jakby rozumienia wyrażeń biblijnych w kontekście tej kultury, która dzisiaj nas otacza. Ponieważ Pismo Święte, kiedy mówi o grzechu, to używa pojęć czasami bardzo takich, czy obrazów, bardzo drastycznych, bardzo przejmujących właśnie jakiejś śmierci, jakiegoś cudzołóstwa, zdrady. To no też może użyję takiego porównania. Kto wie, czy nie pomoże troszkę bardziej zrozumieć, co się rozumie przez ofiarę Syna Bożego. Oczywiście cały czas pamiętamy, że takie obrazy nie pretendują do tego, żebyśmy zrozumieli i powiemy, a już wiemy. Już wiemy wszystko. Nie, nie, to jest cały czas patrzenie pod słońce, tak na krzyż na Giewoncie. Coś tam widać, ale to dotyczy każdego pokolenia i każdego chrześcijanina. My widzimy właśnie jak pod słońce. Coś tam może zrozumiemy, ale o wiele więcej nie zrozumiemy, bo mamy do czynienia z rzeczywistością, która jest od nas większa. Zrozumieć w takim sensie dosłownym to można tylko rzeczywistości, które są od nas mniejsze. Tak można zrozumieć ruch obiektów materialnych w przestrzeni, bo to jest metafizycznie od nas mniejsze, mniej wartościowe, mniej skomplikowane. Już drugiego człowieka nie sposób w tym sensie zrozumieć, bo on nie jest mniejszy, on jest taki sam. A kiedy mówimy o Bogu, to mówimy o rzeczywistości większej, a nawet nieskończenie większej. To słowo zrozumieć nabiera innego znaczenia. Zrozumieć to znaczy coś niecoś zrozumieć, coś niecoś uchwycić. Teraz weźmy sobie przy tych wszystkich zastrzeżeniach taki przykład. No, wiemy, że te ostatnie wojny na Bliskim Wschodzie też niosły ze sobą gwałty, tak? Chrześcijańskie kobiety bywały porywane do niewoli, sprzedawane, gwałcone i niektóre z nich spodziewały się, czy spodziewają się z tego tytułu dziecka. Teraz jak prawo karne podchodzi dziś do takiego problemu? No jest gwałciciel, tak? Co jeszcze jest? Jest skrzywdzona, no i jest problem. Problem w postaci dziecka, które może się narodzić. No to takie typowy legalizm dzisiaj polega na tym. No, kobiecie pomóc, problem usunąć, sprawcę osadzić. O, to są przestrzenie czy wymiary wyobraźni, które towarzyszą temu kazusowi. A teraz wyobraźmy sobie, że pojawia się ktoś i mówi, ja biorę tą winę na siebie. To przy takiej wyobraźni legalistycznej myślimy, co ty pójdziesz odsiedzieć za tego gwałciciela? Mówi, nie, ja adoptuję to dziecko. Widzimy? To jest wyjście poza logikę 21-wiecznego czy nowożytnego legalizmu, a wejście w sytuację brania na siebie w tym sensie. Brania na siebie grzechu, że się bierze krzyż. Nie swój. Po co? Żeby faktycznie zaingerować w sytuację i ją rozwiązać potężną dawką miłości. O, to jeżeli szukamy analogii z dziełem Pana Jezusa, to bardziej jest podobna do tego, że ktoś taki w sytuacji prawnej, można o rozprawie sądowej, mówi, ja to dziecko adoptuję. Niż gdybyśmy wczuwali się w rolę adwokata, prokuratora, sędziego, którzy mają w ręku kodeksy karne. To porównanie myślę, że może być pomocne. Święty Paweł na przykład mówi, otrzymaliśmy ducha przybrania za synów. Mówi my, czyli także on został przybrany za syna. A pamiętamy postępki Szawła, który mordował, który dyszał żądzą zabijania i który usłyszał, dlaczego mnie prześladujesz. Przychodzi Zbawiciel i mówi, co ja ciebie adoptuję. Otrzymaliśmy ducha przybrania za synów, który możemy wołać Abba Ojcze. O, to jest
wzięcie na siebie win. To jest ofiara. Ofiara, jak widać, to nie jest wypełnienie legalistycznego przepisu, tylko to jest wzięcie na siebie win, żeby zmienić historię. W tym moim przykładzie historię jednego dziecka. W tym ofierze Pana Jezusa, żeby zmienić historię świata. O tym jest Nowy Testament. To, że Nowy Testament na ten temat mówi w sposób fragmentaryczny, taki pozornie nie, jakby nie na brzegach, te wypowiedzi Nowego Testamentu nie są spójne, nie zachodzą dokładnie na siebie, to jest oczywiste, ponieważ mamy do czynienia z rzeczywistością większą od nas. Dlatego tak dość trudno nam zszyć to, co mówi Księga Apokalipsy, i list do Rzymian, i list do Hebrajczyków, i list świętego Jana. To tak na tych brzegach dość trudno to spotkać, właśnie dlatego, że każdy z tych autorów mówi o czymś, co jest większe od niego. Ale w sumie to nam daje taki przestrzenny obraz tego, co to znaczy, że Pan Jezus umarł za mnie. Że umarł za grzechy świata, prawda? Że ciało za was wydane i krew za was wylana. Co do tego, gdzie dostrzegać dzieło grzechu, destruktywne dzieło grzechu, skoro no, żyje nam się dobrze. No, nie jestem głodny i nie jest mi zimno. I nawet mam pieniądze na podróżowanie. I chyba tak będzie. W dodatku państwo się troszczy, żeby ta moja sytuacja tak strasznie się nie pogorszyła. Coś w tym jest. Ale myślę, że trzeba też dostrzegać jakby w innych przestrzeniach niż tylko takie bezpośrednio materialne panowanie grzechu i panowanie demoniczne. Tak, że diabeł jest księciem tego świata. No takim krajem największych możliwości i największych perspektyw, i też zamożności, bogactwa, są Stany Zjednoczone. Pewnie, że jest bieda, ale powiedzmy, wyłączywszy tych, którzy są biedni, tych, którzy żyją na kartkach żywnościowych, weźmy takich, tak zwaną klasę średnią, białych ludzi. Tu rzeczywiście są możliwości, zabezpieczenie państwowe, perspektywy. Epidemia heroiny i syntetycznych opioidów jeszcze nigdy w historii nie była tak upowszechniana jak dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. Na wskutek przedawkowania heroiny i syntetyków podobnie działających, już nie mówię, że umiera więcej ludzi niż na wojnie w Afganistanie czy w Iraku, bo to w ogóle nie ma porównania. Czy tam wskutek morderstw, to też oczywiście nie ma porównania. Dużo więcej umiera wskutek przedawkowania narkotyków. Więcej niż w wypadkach samochodowych. Wśród młodych ludzi to jest przyczyna śmierci numer jeden. No ale o czym to świadczy? Czy to świadczy o tym, że jest dobrze, spokojnie, sielankowo? No, jeżeli mamy ludzi, którzy sami siebie zabijają, łykając i wstrzykując sobie różne substancje, to raczej pokazuje nam, umiera oczywiście jakiś niewielki procent. Większość przedawkowania odratowują w szpitalach, co potem przynosi choroby psychiczne i okaleczenia, wszystkie możliwe destrukcje. Ale o jakim stanie ducha to świadczy? Widzimy, trzeba widzieć też takie potrzeby dalej idące niż takie potrzeby czysto materialne. Ilość prostytutek w Niemczech jest szokująco wysoka. Przecież prostytutki muszą z czegoś żyć. No, to muszą mieć stały dochód. O czym to świadczy? No właśnie, nie myślę, żeby ci ludzie, kiedy mieli 17 lat, ci mężczyźni, żeby oni tak sobie wyobrażali swoje życie seksualne. To nie tak sobie to wyobrażali, ale kończy się na tym. Tak.
gigantyczne, są milionowe armie prostytutek. A z czego one żyją? Właśnie, jak tak się popatrzy na sytuację w Stanach, w Niemczech, to zaczynamy może lepiej dostrzegać miejsca, które można nazwać panowaniem demona, tak, że diabeł jest księciem tego świata i że potrzeba wyrwania z królestwa ciemności i przeniesienia do królestwa światłości. Być może, że nawet mniejszym problemem jest to, jak to sformułować, tylko żeby byli ci, którzy mają chęć ewangelizowania. Tu w zeszłym roku mówiłem o ewangelizacji muzułmanów, prawda? Że ci, którzy to robią w Niemczech, mówią, że jest mniej tych, którzy chcą głosić, niż tych, którzy chcą słuchać. Problemem nie jest to, że tak strasznie chcą chrześcijanie dzielić się swoją wiarą, tylko muzułmanie nie chcą słuchać. Nie, tych, którzy chcą słuchać, jest nadmiar. A tych, którzy chcieliby głosić, jest niedomiar. I to się odnosi nie tylko do muzułmanów, to się odnosi też do różnych kręgów grzechów, takich jak opioidy w Stanach, jak prostytucja w Niemczech i pewnie różne inne też dziedziny życiowe. Właśnie, żebyśmy tak głębiej zrozumieli, co to znaczy panowanie szatana w cywilizacji, w świecie. Co to jest ta droga śmierci, o której jest mowa w Didache. Tutaj być może troszkę też nam przeszkadza, bo pewnie wielu z nas ma takie doświadczenie charyzmatyczne, trochę nam przeszkadza niezbyt szczęśliwa ewolucja, której podległy seminaria odnowy życia w Duchu Świętym przez ostatnie 40 lat. Ja pamiętam podręcznik, który ja miałem w ręku w roku 1984 pewnie, ale on pochodził z lat 70., czyli miał 40 lat. W tym pierwotnym podręczniku niebieskie okładki. Ktoś kojarzy? Błękitne? To ja jestem weteranem jedynym. Ta była potężna katecheza o grzechu. Taka z Didache. Potężna. Ale to była mowa nawet, może tak na drugim miejscu, o grzechach pojedynczych ludzi. Była katecheza o grzechu, który deformuje cywilizację, która deformuje historię świata. I że Chrystus przyszedł zniweczyć takie dzieło szatana. I że dobre chęci ludzi nieuchronnie bywają wkręcone w taką wyżywaczkę demoniczną i są skręcone. I dobre pragnienia i dobre intencje kończą się deformacją i kończą się panowaniem demona w cywilizacji tego świata. O, i ci, którzy wtedy, 40 lat temu, błękitny podręcznik, byli wprowadzani w doświadczenie odnowy, to było takie bardzo poważne wprowadzenie, myślę, że bardzo biblijne i takie jakieś z Didache. To potem zostało zatracone, bo tak w miarę upływu tych dziesięcioleci te podręczniki odnowy robiły się coraz bardziej indywidualistyczne, coraz bardziej psychologiczne, coraz bardziej nawet miejscami może dziwaczne. Więc ta ewolucja nie była taka najszczęśliwsza. Mam na myśli tą część dotyczącą grzechu. Co to znaczy grzech albo panowanie demona w ludzkim życiu. O, to takie mam skojarzenia z tym pytaniem, a przy okazji wyszło na jaw, że jestem weteranem. Weteran z lat 70., proszę. Z błękitnym podręcznikiem w ręku, którego nikt inny nie pamięta. To może ja sobie pozwolę. Z tym, że od razu powiem, że seminarium o Nowy Duchu Święty przeszedłem 3 lata temu. Nie było niebieskiego podręcznika, nie było żadnego podręcznika. Natomiast nauczanie o grzechu do dziś pamiętam. Wchodziliśmy jednym wejściem, wychodziliśmy drugim i po kolei były obrazki z różnymi grzechami, takimi bardzo mocno
mocno oddziałującymi, tak? I tak tych grzechów było, oj, było solidnie, wszystkie takie najważniejsze, a na końcu zamiast jakiegoś grzechu było lustro, przed którym stawałem. I to było takie bardzo mocne uświadomienie, że to wszystko, co tam było wcześniej, to ja, więc u nas akurat było nadal o grzechu bardzo mocno i bardzo potrzebne, ale chciałbym o Didachę wrócić, bo Didachę bardzo ważna i nie nigdy dość chwalenia go, bo na przykład ja osobiście, będąc protestantyzującym mocno katolikiem, jak zacząłem czytać Didachę, to byłem zdumiony, przyznaję, jak nasz Kościół katolicki bardzo niedaleko odszedł od tego, co tam piszą w pierwszym wieku. To w ogóle dla mnie było zdumiewające i to był jeden z punktów mojego powrotu na łono Kościoła katolickiego. Natomiast badałem kiedyś też słowo Dzień Pański, tak? Chcą sprawdzić, czy faktycznie to jest o niedzieli, czy o sobocie. No i ponieważ to jest odwołanie do Księgi Starotestamentowej jednak, gdzie ofiara jest również w zrozumieniu starotestamentowym, gdzie imię Boże Jahwe jest starotestamentowe, gdzie Pan jest moim zdaniem w rozumieniu również Boga Starego Testamentu, więc i Dzień Pański ja rozumiem jako szabat. No, skoro wszystkie pojęcia wokół są starotestamentowe, dwa razy jest Pan wymieniony w Didachę bodajże i za każdym razem odnosi się do Boga Starego Testamentu. Natomiast Jezus Chrystus jest wymieniany jako Jezus Chrystus, Mesjasz i tak dalej. Skąd więc rozumienie, że to jest mowa o niedzieli, tym bardziej, że mamy wiele innych źródeł z starożytnego chrześcijaństwa, które podają, że chrześcijanie świętowali i sobotę, i niedzielę. Niektórzy, tak jak ojcowie Kościoła, zaczynali w sobotę wieczorem, a kończyli w niedzielę rano, próbując, ja to tak sobie rozumiem, łączyć jakoś te dwie tradycje. No przecież nikt nie ma wątpliwości, że Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, no matki Kościoła w końcu, tak, był przez Żydów uznawany za sprawiedliwego, czyli do tego 60. tam któregoś roku swojej śmierci uczestniczył w obrządkach świątyni, tak, która jeszcze była niezburzona i na pewno świętował w szabat, tak. I jeszcze wiemy, że z IV wieku też są tam ci judaizujący, którzy tam gdzieś tam w sobotę jeszcze tam Eucharystię obchodzą. Więc no, skąd tutaj mamy pewność, że z pierwszego wieku, z połowy nawet, jak tutaj się dowiedziałem, ja myślałem, tam 90. rok Didachę, skąd tutaj przesłanki, żeby jednak uznać, że ten Dzień Pański to jest o niedzieli? Bo zacznę od tego, czego nie jestem pewien, ale najwyżej mi ktoś poprawi. Jeżeli dobrze pamiętam, w tekście Didachę, w polskim tłumaczeniu jest Dzień Pański rzeczywiście, natomiast jeżeli dobrze pamiętam, w tekście oryginalnym jest Dzień Niedzielny po prostu. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że rzeczywiście chrześcijanie przez pierwsze dwa właściwie wieki świętowali w wielu miejscach, nie wszędzie, w wielu miejscach i sobotę, i niedzielę. Przy czym nigdzie nie było tak, że świętowali wyłącznie sobotę. Tak? Były miejsca, gdzie świętowali wyłącznie niedzielę, a i były miejsca, gdzie świętowano i sobotę, i niedzielę. Przy czym mamy świadectwo. Dobrze pamiętam? W konstytucjach apostolskich? Nie jestem pewien. Mały szabat, tak. Tak, ale nie o tym chciałem mówić. Mamy świadectwo, że niedziela jest tak, że świętujcie sobotę, świętujcie niedzielę, ale niedziela jest większa niż to wszystko, tak? Słucham? W konstytucjach apostolskich chyba, prawda? Ale to jest IV wiek, co prawda jest. Natomiast nie ma, ja szukałem, oczywiście nie spotkałem się, przynajmniej ja, z żadnym świadectwem, w którym byłaby obchodzona, świętowana wyłącznie sobota.
Natomiast były świadectwa takie, że w niektórych miejscach świętowano i sobotę, i niedzielę, a w niektórych było tak, że świętowano wyłącznie niedzielę, tak? Zależnie od... podejrzewam, że tam, gdzie sobotę, i niedzielę, to było bardziej w środowiskach judaizujących, po prostu wywodzących się z Żydów, szanowano i Dzień Stworzenia, i Dzień Nowego Stworzenia. Moje niedziele, jak wiadomo, nie jest dniem pierwszym, tylko ósmym, tak? Ósmym. Tak, w protestyce zdecydowanie, z dniem ósmym, czyli jakby takim pełnym zakończeniem stworzenia, tak? To jest bardzo, bardzo silne w myśli protestycznej. Nie jestem w tej chwili przygotowany, żeby te teksty, ten, ale jak tylko zajrzę do swojej książki, to mogę ciągnąć. Tak? Ale to tak już dosłownie dwa zdania. Pamiętajmy o tym, że mówimy o środowisku, o państwie zwanym Cesarstwo Rzymskie. Rzymianie mieli 8-tygodniowy cykl. 8-dniowy, przepraszam, cykl. I 8 dnia to był taki dzień właśnie kończący dzień związany ze świętowaniem, to tylko tak, żeby ogarnąć tą rzeczywistość, o której mówimy. Czyli że 8 dzień, bo jest dzień następnego tygodnia. Tak, tak właśnie, nie? Myślę, że trzeba by jednak się zastanowić, dlaczego my mówimy, że chrześcijanie obchodzili dzień szabatu, albo że obchodzili dzień szabatu i potem jeszcze dzień niedzieli. Zależy, jaką epokę mamy na myśli. Jeżeli przez pierwotne chrześcijaństwo mamy na myśli, rozumiemy pierwszy i drugi wiek, to myślę, że takich informacji nie ma. Co do dnia niedzielnego, to na pewno mamy z około 150 roku w Apologii Justyna powiedziane, że chrześcijanie schodzą się w Dzień Słońca, a to jest rzymska nazwa. Rzymska nazwa Dzień Słońca, która wypada w naszą niedzielę. Tak. Ta terminologia rzymska została nawet w językach germańskich jako taki relikt przedchrześcijański. Niedziela nazywa się Sun Day albo Son, tak, czyli Dzień Słońca. To jest terminologia przedchrześcijańska. I u Justyna Dies Solis, Dzień Słońca. To jest ten dzień, czy to jest Son, tak, Sun Day. To jest ten dzień, kiedy chrześcijanie się schodzą. Nie wydaje mi się, żeby w jakimś tekście z pierwszego czy drugiego wieku była mowa, żeby chrześcijanie obchodzili dzień przed dniem słońca, czyli właśnie ów szabat. Tekstów dotyczących pierwszego i drugiego wieku jest mało. To nie jest literatura, którą trudno byłoby opanować. Ich po prostu naprawdę mało. Można wyliczyć. Do Didache, Lis Clemensa, Lis Barnaby, jedna, druga, trzecia, czwarta apologia, jakiś tam wczesny Tertulian czy Ireneusz, koniec. Więcej nie ma. To nie jest literatura jakaś nieprzebrana, do której trzeba byłoby jakichś wybitnych specjalistów i myślę, że tam nie ma nic o szabacie jako dniu świętowania. Pewnie, że mogą być takie późne tradycje etiopskie, to wtedy się sprawa robi skomplikowana, bo tej literatury jest dużo. Ale jeżeli mówimy o naprawdę bezpośrednich uczniach apostolskich, to myślę, że tak ma się sytuacja. W dodatku chciałbym zachęcić do jeszcze wcześniejszych argumentów, mianowicie do samego Pisma Świętego. O, co ma do powiedzenia święty Paweł na temat świętowania szabatu? List do Kolosan, rozdział 2, werset 16. Niech nikt z was nie wydaje sądu co do jedzenia i picia, bądź w sprawie święta, czy nowiu, czy szabatu. Kolosan 2, 16. Co to może znaczyć? No, nawet na pierwszy rzut oka
Wygląda to na napomnienie, żeby nie sądzić nikogo względem tego, czy świętuje, czy też nie świętuje szabatu. Prawda? Nikt nie wydaje sądu co do jedzenia, picia, sprawy święta, czy nowiu, czy szabatu. W jakim kontekście apostoł może to mówić? To jest bardziej rozbudowane w liście do Rzymian w rozdziale 14. Kontekst jest taki, to jest pierwotny Kościół. Rok powiedzmy 50. czy 60. W takim typowym kościele, czy to w Rzymie, czy w Kolosach, z czego składa się ta wspólnota? Powiedzmy, że taki kościół ma 100 osób, chyba nie był bardzo liczny. To połowa, 50, to są bracia i siostry pochodzący z żydowskich rodzin. A druga połowa to są bracia i siostry pochodzący z pogaństwa. I oni wynoszą zwyczaje. Ponieważ niektóre z tych zwyczajów kolidują z chrześcijaństwem, a niektóre nie, to zwołuje się Sobór w Jerozolimie około roku 50, który ma rozsądzić, jakie zwyczaje można wnosić. To mogą być zwyczaje dotyczące strojów, życia rodzinnego albo świąt. To taki był kontekst zwołania tego Soboru. I w tym kontekście Paweł mówi, niech nikt nie wydaje sądu co do jedzenia, picia, bo w sprawie święta, czy nowiu, czy szabatu. Dlaczego w sprawie jedzenia i picia? No bo ci bracia, którzy przyszli z synagogi, oni byli przyzwyczajeni do koszernego jedzenia. I zaraz, czy jak zostali chrześcijanami, to mają zmieniać kulinarne upodobania? Niekoniecznie. Apostoł mówi, że oni są zwolnieni z takich przepisów, co nie znaczy, że im się zakazuje takich przepisów. Nie muszą jeść koszernego jedzenia, ale jak chcą, niech sobie jedzą. Taki jest sens. Jedzenie koszerne, to no wiadomo, było tych przepisów dużo, na przykład mięsa dotyczyło. Stąd był problem, to jest liście do Koryntian. Czy można kupić mięso na targu i je zjeść? Apostoł mówi, można. Niektórzy mówili z żydowskich rodzin, ale ono może być niekoszerne. Ono może być ofiarowane bożkom. Paweł mówi, to mi nie przeszkadza. Ja mogę je zjeść. Ale są tacy bracia, których to będzie razić. To wiecie, to nie będziemy jedli takiego mięsa. To wolę nigdy nie jeść mięsa, niż urazić mojego brata. Ponieważ nie wiadomo, skąd to mięso na targu pochodzi. Czy było w sposób koszerny pozyskane. To ma znaczyć, niech nikt nie wydaje sądu co do jedzenia i picia, albo w liście do Rzymian. Przygarniajcie słabych w wierze, bo jeden jest zdania, że można jeść wszystko. Oczywiście z targu. A inny, słaby, jada tylko jarzyny. Dlaczego jada tylko jarzyny? Bo jarzyny były zawsze koszerne. Idzie na targ, mleko, nie wiadomo, mięso, nie wiadomo. O, marchewka i buraczki. To może być. Ale to są przepisy wyniesione z żydowskich rodzin. Apostoł mówi, są tacy, którzy się tego przestrzegają. W liście do Rzymian nawet nazywa ich słabymi w wierze. Ale jak chcą, to Paweł tego nie zabrania, wręcz przeciwnie, mówi, kto jada w znaczeniu wszystko, łącznie z mlekiem i niekoszernym mięsem, jada dla Pana. A kto nie jada, też nie jada dla Pana. Więc po co tu się spierać? Idźmy dalej. Niech nikt nie wydaje sądu w sprawie święta, czy to nowiu, czy szabatu. Nów księżyca był świętem. Liturgicznym świętem żydowskim, które obchodzono. No i w rodzinach żydowskich, które stały się chrześcijańskimi, dalej obchodzono. Szabat, no zapalanie tam świece, cały ten obrzęd szabatowy. Apostoł mówi, jak chcą, niech obchodzą. Nie muszą, ale mogą. Dlatego niech nikt nie wydaje sądu. Czyli ci, którzy przyszli jako Grecy, jako Murzyni, Etiopczycy, czy Rzymianie, czy Arabowie do kościoła, niech nie wydają sądu, że w żydowskiej rodzinie chrześcijańskiej u sąsiadów zapalają świece szabatowe, ale niech ci, którzy mają te świece szabatowe, niech nie wydają sądu
o tych Grekach, Arabach, czy tam Murzynach z Etiopii, którzy zostają chrześcijanami, że oni tego nie robią. Niech nikt nie wydaje sądu i jest też mowa o szabacie. Czyli ewidentnie szabat nie był ogólnochrześcijańskim świętem. Szabat mógł być zwyczajem w rodzinach żydowskich, które stały się chrześcijańskimi. To samo widzimy w liście do Rzymian, 14 rozdział. Jeden czyni różnicę między poszczególnymi dniami. Kto to jest? No ten, który jeszcze 10 lat temu wyznawał judaizm i chodził do synagogi. Teraz jest ochrzczony, no ale czyni różnicę, bo nie widzi powodu, dlaczego nie mielibyśmy mieć naszych domowych szabatów. Zawsze były. Czemu ma ich nie być? Albo jak jest znów księżyca, to co, nie możemy Panu Bogu dziękować? Możemy. Ale sąsiedzi, to jest list do Rzymian, którzy nie byli nigdy Żydami, przyszli z pogaństwa, tego nie robią. I Paweł mówi, jedni czynią różnicę między dniami, a drugi uważa wszystkie dni za równe. Nie obchodzi tych żydowskich świąt. To co? Niech się każdy trzyma swego przekonania. Czyli otrzymujemy taki obraz, że świętowanie szabatu w Nowym Testamencie nie jest świętem ogólnochrześcijańskim, tylko jest zwyczajem pewnej podgrupy. W tamtych czasach bardzo dużym, ale tylko podgrupy. I nie jest obowiązkiem, jest przyjęte jako, no właśnie, sławetny pobożność ludowa. Jako pobożność ludowa braci chrześcijan pochodzących z judaizmu. I w pierwotnym kościele było takie nauczanie, nikt nie musi tego robić, bracia Żydzi mogą to robić, a w ogóle się tym tak bardzo nie interesujmy, bo, cytuję, Kolosan 2,17, to są tylko cienie spraw przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa, niech was nikt nie odsądza od nagrody. Kto by odsądzał od nagrody Kolosan? Tych Kolosan, którzy przyszli z rodzin rzymskich, czyli z rodzin pogańskich, gdzie chodzili do świątyni Zeusa, czy tam Marsa, czy Artemidy. Zostali chrześcijanami, nie świętowali szabatu, a sąsiedzi Żydzi, co im mówili? Nie święcicie szabatu. Nie posiądziecie Królestwa Niebieskiego. Odsądzali nas od nagrody. Mówi Paweł, niech nikt was nie odsądza od nagrody. Zamiłowany w uniżaniu siebie, są te posty, w przesadnym kulcie aniołów, żydowski kult aniołów, taki nadęty swym zmysłowym sposobem myślenia nie trzyma się mocno głowy, czyli Chrystusa. Dlatego myślę, że Nowy Testament wypowiada się na ten temat. I to się wypowiada dość jasno. W listach apostoła, które spotyka się z tym problemem, tam, gdzie są mieszane wspólnoty, Rzym i Kolosy. Problem w późniejszych wiekach niestety zrobił się problemem konfliktowym, bo kiedy chrześcijaństwo nabrało wymiaru politycznego, to zaczęto niestety wykluczać z kościoła tych braci, którzy trzymali się zwyczajów żydowskich i nazwano ich żydującymi, czyli judaizantes. Ale to jest dużo późniejszy pomysł. To jest pomysł wieku IV, V, kiedy już chrześcijaństwo nabrało mocy politycznej i przynależność wyznaniowa nagle zrobiła się też problemem państwowym. Ale tu mówimy o Nowym Testamencie, gdzie od chrześcijaństwa do państwa nie ma żadnej łączności. I widać z tego wyraźnie, że szabat nie należy do świętych dni chrześcijańskich. Niech nikt nie wydaje sądu co do szabatu. Do świąt chrześcijańskich należy właśnie Dzień Pański. Tak. Jak to jest? Kyriake Hemera, chyba tak się nazywa. Dzień Pański. Dies Dominica. Który jest w połowie II wieku nazwany po imieniu Dzień Słońca, Dies Solis, czyli ten dzień, który jest po szabacie. A te wszystkie wzmianki o świętowaniu szabatu przez chrześcijan, myślę, że są późniejsze i nie dotyczą pokoleń, pokolenia po apostołach, znaczy pokolenia apostolskiego, po apostołach i jeszcze następnego. To są jakieś późniejsze problemy. Właśnie, to tyle co do szabatu. Wróćmy do wywiadu. Tak.
Nie usłyszał o przesłankach nadal ani jednej. Marek ma rację, że... Nie pamiętam. Trzeba by zajrzeć do greckiego tekstu, Didache. To trzeba by znaleźć tekst grecki, co nie jest takie trudne, tylko tutaj to mogę znaleźć. Myślę, że na jutro. O, tekst grecki. Jak to jest oddane po grecku. Ale te francuski mamy dimanche. Ale to jest tłumaczenie. Dimanche to jest żywcem wzięte z łaciny. No tak, ale jest domin. Tak. I to znaczy dzień Pana, dzień Pana. Generalnie w językach wywodzących się z łaciny Domenica, Domingo, Dimanche, Dominika, o, to są wyrażenia chrześcijańskie. W językach germańskich to są wyrażenia przedchrześcijańskie. Ja przepraszam, jeszcze jedną poprawkę do mojej wypowiedzi. Chciałbym, bo Piotr, dobrze zwróciłeś uwagę, że zdarzało się tak, że były w sobotę wieczorem rozpoczynane uroczystości. I to jest logiczne, dlatego że szabat, główne uroczystości szabatowe w domu, tak, główne uroczystości szabatowe w domu rozpoczynały się w piątek wieczorem, tak? I analogicznie, chrześcijanie rozpoczynali główne uroczystości niedzielne w sobotę wieczorem, nie? I jeszcze jedno, że, bo my się tak posługujemy, niedziela kontra szabat. Z punktu widzenia chrześcijańskiego to nie jest dobre przeciwstawienie. Niedziela, sobota tak, natomiast my świętujemy szabat dalej, tylko robimy to w niedzielę, tak? Dlatego, że jest przykazanie pańskie świętowanie szabatu i nie możemy od niego odejść. Natomiast możemy odejść, bo zniósł Nowe Przymierze, zniosło przepisy liturgiczne. Przepisem liturgicznym jest, żeby świętować szabat w sobotę. Natomiast przepisem, przykazaniem Bożym jest, żeby świętować szabat. Tak? Dlatego nawołuję do mówienia o niedzieli również jako o szabacie. Tak? W tym sensie, to wydaje mi się, że to jest ważne. Ja przepraszam, że przerywam tą miłą dyskusję, ale godzina jest już późna. Niektórzy może będą chcieli pójść spać, więc na dzisiaj kończymy część oficjalną. Jak to chcecie gadać, na dole w jadalni kawa, herbata, ciastka, siedzieć można do upadłego i gadać, można, tak? Natomiast nie będzie to już taka oficjalna część. Jutro mamy jeszcze następne, też ksiądz będzie mówił dalszą część świadectw ojców, więc myślę, że jeszcze będzie okazja porozmawiać o tym.